Siemano moi kochani, z tej strony Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, w odcinku wyjątkowym, ponieważ dzisiaj, moi drodzy państwo, świętujemy 500 tysięcy subskrypcji i z tej oto okazji zrobimy podwójny champagne shower. Jeszcze dwóch na raz nie otwierałem. 3, 2, 1, zostawiacie łapkę w górę i razem świętujemy. Woo! No dawaj, 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 dawaj! Co jest? Ja nie chcę przyk- Słaba ta Formuła 1. Moi drodzy, dziękuję każdemu, kto subskrybuje ten kanał. Półtora roku nam zajęło wbicie pół bańki. Mam nadzieję, że kolejne pół bańki pójdzie nam szybciej. Więc jeżeli jesteście nowi, subskrybujcie kanał. A dzisiaj, moi drodzy, zagłębimy się troszeczkę w bardziej mroczne tematy, ponieważ dzisiaj przedstawię wam aż 10 zakazanych zabawek dla dzieci, które wiele osób uszkodziło. Niektóre osoby straciły wzrok, a niektóre nawet niestety umarły. Zaczynam. Jest oczywiście ze mną JJ-ka, siemano. Hello. I moi kochani. JJ-ka, chcę wam coś powiedzieć. Od razu mówię, że będę przez cały odcinek zapłakana, zasmarkana i spuchnięta, bo mam alergię na sosnę, która właśnie pyli. Będzie pyliła do końca czerwca i zawsze w tym okresie. Od około 3 lat tak właśnie wyglądam, więc sorry. Ja wam coś teraz pokażę. Uwaga, patrzcie na drzewo. O nie. Tak delikatnie. Ej, mega słabo. W tamtym roku tak sypało, że zobaczcie, to jest mało. W tamtym roku to było tego taka hałda. Trzeba było tą wywrotkę zamawiać, żeby to wywieźli. Tak było, nie zmyśla. Tak było. Moi kochani, pierwszą hardkorową zabawką był pluszowy pingwin od firmy Plentoy. W 2008 roku wycofano z produkcji aż 3000 takich pingwinów, ponieważ głowa była łatwo zdejmowalna, a w środku były ostre gwoździe. Co? Akurat to nie jest zabawka od firmy Plentoy. Tamte oczywiście zostało wycofane, a ja sam tego gwoździa wsadziłem. Ale chciałem wam po prostu zobrazować, jak to wyglądało. Po prostu w dziobie były ostre gwoździe i kilka dzieci zrobiło sobie krzywdę. Mam nadzieję, że nikt oka nie stracił, jak kogoś ktoś rzucił. Nie wiem, to trzeba być mega nieodpowiedzialnym producentem, żeby wkładać gwoździe do zabawki. Może on zamówił w Chinach, a nie sprawdził. Pamiętajcie, jak coś zamawiacie, no to rozkładajcie to na części pierwsze, bo może być tam gwóźdź. W 1997 roku na półki sklepowe trafiły jedzące zabawki Cabbage Patch. Była to taka zabawka, która ruszała ustami i mogłeś ją nakarmić sztucznym jedzeniem. Zabawka, kiedy zjadła jedzenie, lądowało jedzenie w jej plecaczku. Później plecaczek się otwierało i można ją było dalej karmić. Ale producent nie przemyślał, co wtedy, kiedy włosy dziecka zostaną wciągnięte przez zabawkę. Był pewien incydent z 3-letnią dziewczynką, której włosy zostały wciągnięte przez zabawkę. Zabawka się tak przyczepiła jej blisko głowy, bo ją cały czas ciągła za włosy, aż pozostawiła ją częściowo łysą. Wyrwała jej wszystkie włosy z cebulkami. Ała! Tak te zabawki wyglądały. Ale to mocno musiały bardzo mocno mieć ciąg mocny. No, musi mieć tą siłę, żeby takie plastikowe jedzenie nawet połknąć. Niestety tej zabawki nie udało mi się nigdzie kupić, dlego mamy tylko filmik. Byśmy testowali. Mam ten obraz przed oczami, jak siedzi taka mała dziewczynka z przyklejoną tutaj lalką do głowy. Ala laleczka czaki. Straszne, to trauma do końca życia. Oczywiście, że tak. Teraz coś dla prawdziwych księżniczek. To dla mnie. Nie, oddaj to. Słuchaj, te księżniczki były mega mroczne. Dlaczego? W połowie lat 90. wraz z premierą kreskówki Skydancer zostały wypuszczone te zabawki. Za chwileczkę sobie tą zabawkę przetestujemy. Ta zabawka kosztowała ponad 200 zł. Taka laleczka. Co? I słuchajcie, moi drodzy, producent dostał aż 170 zgłoszeń, ponieważ dzieci tak, miały pocięte twarze przez tą zabawkę, podbijane oczy, niektóre zostały częściowo ślepe, a jedna dziewczynka spaliła dom, ponieważ puściła tą zabawkę, zabawka wpadła w piec, podpalona zabawka wypadła z pieca, podpaliła tam chyba firankę czy coś i spalił się dom. To co ona robi, ta zabawka? Fruwa po prostu. Jak to niekontrolowany fruwa? Sposób, sprawdźmy to. Otwieramy, hop, w ten sposób. Mamy naszą laleczkę, ona oczywiście jeszcze jest przypięta drucikami. I tutaj jest ta Czy ona wychodzi baza. Z loda? Chyba tak. Tutaj mamy na instrukcji obsługi pokazane, jak tego używać. Z dala od twarzy, nie robić czegoś takiego, bo można sobie oczy podbić, nawet twarz przeciąć. I to jest nasza baza, do której wkładamy naszą Skydancer. Okej, okay. I uwaga. Oho! Czekajcie. Co jest? Dajmy ją jeszcze raz. Czy my robimy coś złego? Krystian, ja nie chcę być tym jednym poszkodowanym klientem. Uwaga. 3, 2, 1. Ono nie lata. O co chodzi? 3, 2, 1. O stary. Jak ja nie mam siły tego odpalić, to co dopiero dzieci? Dawaj, ja spróbuję. Masz, ale z dala od twarzy. Jest tyle jak w pięści. Chodźmy dalej. Dostała z prostego.
Ale matko, ale ciężko, naprawdę jest ciężko wybić tą lalkę. Może ona była wtedy lżejsza? Nie mam pojęcia, ale wiem, że to jest shit totalne, poczekajcie. Palca sobie przypaliłem. Sznurkiem, dobra. To nie jest zabawka dla dzieci, nie? Jest totalny useless. Po co to komu? Nie mam pytać, to jest 200 złotych, nie rzucaj tym! Nie kupujcie tych zabawek. Jak widzicie, nie latają. Krystian ją teraz dopiero nauczył latać. Dokładnie. Może teraz się uda. Aha. Jeszcze raz. 3, 2, 1. Ale lipa. Leci! Na główkę do basenu. Umie nawet pływać. Czemu ty wpadasz na taki pomysł? Wyobrażasz sobie, że w latach 90. w sklepie był dostępny mini piekarnik dla dzieci, w którym dzieci mogły normalnie piec ciasteczka? Firma Hasbro bardzo mocno się na tym przejechała. Generalnie działają oni do tej pory i w ogóle to jest chyba polska nawet firma, z tego co widziałem. I wyobraźcie sobie, moi drodzy, że firma dostała aż 29 zgłoszeń, poparzeń. Przy trzaśnięciem sobie palców klapą od piekarnika jedno dziecko straciło palec. Musieli mu w połowie go amputować, ponieważ sobie przytrzasnęło, nie mogło wyciągnąć. No jeszcze tam w dodatku było ciepło. Ała. No, więc taka sytuacja. Niestety nie udało mi się ogarnąć takiego piecyka, byśmy go przetestowali, ale jeszcze poszukam i może uda się znaleźć gdzieś na jakimś eBayu, Amazonie czy coś takiego. Więc jeżeli znajdę tą rzecz, to będziemy testowali w następnym odcinku. Kojarzysz może koraliki Aquadots? Nie kojarzę. Z których na takiej specjalnej tablicy układa się wzorki, takie później spsikuje się wodą. I, moja droga, one do siebie się przyklejają i mamy taki bryloczek. Naprawdę? Mega fajna zabawa. I wyobraź sobie, że kiedy to dopiero co wychodziło, chiński producent użył do produkcji koralików zakazanej substancji, która jest też dostępna w tabletkach. I dzieci, które połknęły te koraliki, obudziły się w szpitalu i nic nie pamiętały z zabawy. Naprawdę? Tak. I później zmienili skład tych kulek. Ja nie wierzę po prostu. Gruba akcja, naprawdę gruba akcja. No to teraz my zróbmy jakiś fajny wzorek, bo w sumie nigdy się tym nie bawiłem. Moja tacka niestety nie nadaje się do układania wzorków, bo słabo się coś wydrukowała, więc pokażę wam po prostu, jak to działa. Aha, ty ją wydrukowałeś? Ja to wydrukowałem tak, bo nie było w zestawie, tam trzeba było jeszcze dokupić, a nie wiedziałem. Tak bym zrobił. Dobra, mamy w ten sposób ustawione kulki, są koło siebie. Spsikujemy wodą. Dobra, poczekajmy chwilkę. A few moments later. I uwaga. Dobra, przykleiły się. Wow, wow, faktycznie one się już przykleiły, ale producent zaleca, żeby odczekały pół godziny. Ale jak widzicie, one już do siebie się, o, lepią. No ciekawe, to z pewnością zaraz mocno stężeje, ale ja nie mam cierpliwości do czegoś takiego. Każdy z nas chyba chciał być w życiu detektywem, co nie? Rozwiązywać jakieś zagadki i tak dalej. Pewna firma zaczęła produkować zestaw małego detektywa. I wyobraźcie sobie, że proszek, który miał odkrywać odciski palców zostawione na różnych powierzchniach, miał w składzie azbest. Jak dobrze wiemy, azbest jest rakotwórczy i dzieci, które wdychały ten proszek, bo zawsze trzeba było posypać proszkiem i zdmuchnąć, żeby było widać odcisk palców, no to wdychanie azbestu powoduje w przyszłości raka płuc. No, więc dlatego wycofali ten zestawik z produkcji. Mi się wydaje, że wtedy jeszcze jak zaczęli to produkować, to jeszcze nie wiedzieli o tym, że azbest jest rakotwórczy. Być może. Mini zestaw laboratorium małego fizyka jądrowego, który zawierał w swoim składzie licznik Geigera, próbkę uranu, wyobraźcie sobie, i inne jeszcze małe rzeczy radioaktywne, które można było połknąć. Naprawdę? Tak, ale bardzo szybko wycofali to z produkcji. Ja dzisiaj nie mam tego zestawu, bo nie jest już dostępny, ale przygotowałem dla was coś bardziej interesującego niż uran. Słuchajcie, moi drodzy, zrobimy sobie teraz zegarek z ziemniaków. Wiesz, że dwa ziemniaki są w stanie zasilić zegarek? Naprawdę? I to sprawdzimy. Do naszej zabawy oczywiście potrzebujemy dwa ziemniaki. Stawiamy je koło siebie. Zegarek z dwoma kabelkami. Do czarnego podpięta jest blaszka aluminiowa, a tutaj miedziana. Miedzianą wciskamy w jeden ziemniak, aluminiową w drugi ziemniak. Ok. I do tego potrzebujemy jeszcze dwie połączone ze sobą blaszki. Jedna miedziana, druga aluminiowa. I uwaga, podłączamy. Bum! Jak widzicie, zegarek działa. Jak to się stało? I zobacz, wyciągam. Nie działa. Wow! Działa. I zobacz, jak przełożymy blaszki aluminiową koło aluminiowej i miedzianą koło miedzianej,
To też, nie działa. Też nie działa. Taka sztuczka. No i dobra, i to jest koniec tej zabawki, tak? Ona już więcej funkcji nie ma. No uranu niestety nie ma. To nie jest zasilane uranem, żaden radiator, tylko zasilane ziemniaczkiem. Zostawcie łapkę w górę. Kto lubi ziemniaczki, zostawia łapkę w górę. O, zgadza się. W Ameryce bardzo modne były wielkie rzutki ogrodowe, które niestety, ale zabiły aż troje dzieci, bo były zaoszczone na końcu. Ja niestety tych rzutek nie znalazłem, ale znalazłem ich wzór na drukarkę 3D i zrobiłem coś takiego, że tutaj mamy płaską główkę, która jest ciężka i ta rzutka bardzo fajnie leci. Za chwileczkę nimi sobie porzucamy, ale mam jeszcze jedną ciekawostkę co do tych rzutek. Te rzutki zostały troszeczkę przerobione i po kilku latach wróciły na półki sklepowe, po czym przedziurawiły czaszkę jakiegoś 7-latka. I to jest, te informacje są wszystkie w internecie, wyobrażasz sobie? Po tym incydencie te rzutki zostały wycofane totalnie ze sprzedaży. Rzucamy tym tak samo jak rzutkami do darta. Okej. Okej. Tam teraz powinno być takie kółko, do którego mieliśmy trafiać. Taka tarcza leżąca. Ej, no. Tak samo. Dobra, teraz musimy zrobić jakiś mocny rzut, nie? Jesteś gotowy, szybko? Dawaj. Złapać to? Dawaj. No i polo w rzutce. Mam nadzieję, że nikogo tam nie było. Teraz ty, dawaj. Ha, ha! No. Mój palec! Widzicie? Ja jestem tym dzieckiem właśnie, które sobie robi krzywdę za każdym razem, jak się czymś bawi. Justyna nawet by sobie zrobiła krzywdę balonem. Prawda. To prawda. Zobaczmy, czy jak rzucę do góry, to tak fajnie spadnie w dół. Czy jest idealnie wyważona. Nawet działa. Nie wiem, czy pamiętacie naszego jednorożca bez głowy z zeszłego roku? Tak, on dzisiaj nam się przyda, ponieważ, moi kochani, w latach 90. firma Aqua Leisure wypuściła takie kółka do pływania dla dzieci. Tylko były stworzone z bardzo słabego tworzywa, nieodpornego na promienie słoneczne. I te kółka się rozrywały w pewnym momencie. I wyobraźcie sobie, że firma ukrywała ten problem przez 5 lat i, moi drodzy, firma została ukarana grzywną $650 000. Teraz sprawdzimy, jak się pływa na takim kółku zbajerowanym. A wy, moi kochani, napiszcie w komentarzu, jaka była wasza ulubiona zabawka z dzieciństwa. Moja ulubiona zabawka to Action Man, a twoja? Baby Born. Przypominam, że woda ma zaledwie, o kurczę, z 10 stopni. To nie Egipt, moi drodzy. Jest mocno, nie? Co jest? Styna! Ja idę na dno! Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie!